Dzień dobry widzowie. Do porannej kawy prezentujemy kolejny odcinek Na Poboczu, a w nim Tipo Sport, odświeżony Hyundai Ioniq oraz m.in. hardkorowe tajemnicze Pagani. Startujemy! Fiat wciąż dba o to, by jego budżetowy Tipo był świeży i na czasie, zatem w niedługim czasie możemy spodziewać się nowych atrakcyjnych wersji wyposażeniowych. W 2018 roku włoski producent wypuścił do sprzedaży wariant Mirror oraz Tipo Street. Tym razem w cenniku pojawi się wersja Sport. Ma ona bazować na pięciodrzwiowych Tipo S Design i obejmować bardziej zadziorny przedni zderzak, stylizowane boczne progi oraz całkowicie nowy tylny zderzak ze zintegrowanym dyfuzorem. Pojawią się również 18-calowe aluminiowe felgi, błyszczące czarne elementy takie jak atrapa chłodnicy czy obudowy lusterek. Do tego Tipo Sport otrzyma przyciemnione szyby, opcjonalny czarny dach oraz czerwony lakier, którym pokryta zostanie karoseria. Wnętrze będzie w całości czarne. Znajdą się w nim pokryte tkaniną siedzenia ze sportowym przeszyciem. W standardzie w tej wersji Tipo znajdzie się 7-calowy wyświetlacz systemu infotainment Uconnect, oferujący współpracę z Apple CarPlay oraz Android Auto. Oprócz dodatków stricte stylistycznych również zostanie zaktualizowana gama silnikowa. W ofercie pojawią się jednostki o mocy 94 i 95 koni, benzynowe oraz wysokoprężne oraz na dodatek 140-konne benzyniaki i diesle. Po 3 latach od wejścia na rynek i 60 tysiącach sprzedanych egzemplarzy Hyundai Ioniq Hybrid oraz PHEV przechodzą lifting. Auta otrzymują teraz przemodelowane zderzaki, atrapy chłodnicy oraz zmienione opcjonalne LED-owe reflektory wraz z tylnymi światłami. Do palety kolorów zostaną dodane 3 wersje lakieru. Wewnątrz pojawi się zmodyfikowana deska rozdzielcza z nowym panelem do obsługi klimatyzacji. Oprócz niego do obsługi systemu infotainment posłuży ponad 10-calowy ekran dotykowy obsługujący Apple CarPlay oraz Android Auto. Oprócz tego auta zostaną wyposażone w szereg systemów bezpieczeństwa. Zostaną zaprezentowane podczas zbliżających się targów w Genewie. Okazuje się, że Pagani może pracować nad jeszcze bardziej szalonym samochodem niż Huayra BC. Świadczyć o tym mogą zdjęcia przyłapanego prototypu w kamuflażu. Tył samochodu upodabnia ten model odrobinę do Zondy Cinque. Jest tu również niesamowity, brutalny i tylny karbonowy dyfuzor, zadziwiający podobny do tego w BC, ale różniący się w tym wypadku potężniejszym tunelem centralnym. Tylne światła przypominają te w Huayrze Roadster. Ciekawe, co to takiego. Volkswagen pracuje nad całkowicie nową generacją Transportera, ale w tak zwanym międzyczasie przygotowana jest także wersja odświeżona flagowego dostawczaka niemieckiego producenta. Świadczą o tym z pewnością zdjęcia prototypu z delikatnym kamuflażem przyłapanego podczas testów na publicznych drogach. W nowym modelu z pewnością pojawi się potężniejsza, szersza atrapa chłodnicy, chyba rzeczywiście Volkswagen i BMW chcą pokazać swoimi modelami, czym tak naprawdę powinien być grill i do czego powinien służyć. Wystarczy spojrzeć na nowego Touarega czy wczoraj pokazywane odświeżone BMW serii 7. Oprócz atrapy chłodnicy T6 otrzyma również nowy przedni zderzak z małymi punktami świetlnymi na jego rogach. Z boku nie zmieni się praktycznie nic, natomiast subtelny kamuflaż w okolicy tylnych lamp świadczy o ich przeprojektowaniu. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka Na Poboczu. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszamy również jutro do oglądania nas rano o godzinie 8. Do zobaczenia!